aulę Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach w czwartkowy wieczór szczelnie wypełnili zwolennicy Czesława Rankiewicza i kandydatów do Rady Miasta z Komitetu Wyborczego Wyborców. Łączą nas Suwałki. To wyjątkowa chwila również dla mnie, chociaż jak wiecie, nie po raz pierwszy występuję w takiej roli jako kandydat na zaszczytny urząd prezydenta miasta Suwałk. I cieszę się, że nadal w tej roli mogę przed Państwem występować. Już dwukrotnie obdarzyliście mnie zaufaniem i powierzyliście urząd prezydenta miasta Suwałk. 8-4 lata temu obiecałem wraz z moją drużyną, że będę kontynuował te pozytywne zmiany w naszym mieście. Działał na rzecz rozwoju kochanych naszych Suwałk, ale również i poprawy warunków, poprawy życia suwalcza. Dzisiaj z satysfakcją muszę powiedzieć, że zrealizowaliśmy wielkie obietnice wyborcze, że były one konsekwentnie wykonywane. Jesteśmy, Szanowni Państwo, ja i Wy, architektami przemian w naszym mieście i dzisiejsze Suwałki to jest sukces mój i sukces Państwa. Kandydat wskazał, że spośród złożonych przez niego 120 deklaracji wyborczych zrealizowanych zostało aż 110. Ostatnie 10 jest w trakcie realizacji. Podkreślił, że to nie byłoby możliwe bez wspólnego wysiłku wszystkich pracowników, od tych sprzątających po tych na kierowniczych stanowiskach. Dziękował im za współpracę, która przyniosła tak spektakularne efekty. Dziękował też radnym, którzy w przeciwieństwie do pracowników prezydentowi nie podlegają. Czasami może różnimy się, ale tak trzeba, tak jest życie i za pozytywne głosowanie w mijającej kadencji, a tego naprawdę nazbierało się bardzo dużo. Czesław Rankiewicz przypomniał zgromadzonym, że 4 lata temu najtrudniejszą sprawą w życiu miasta była sprawa obwodnicy, która teraz jest w zasadzie na ukończeniu. 4 lata temu obwodnica Suwał to było tylko marzenie. Marzyliśmy o tej drodze, która wyprowadzi Tyryn z naszego miasta. Dzisiaj dzięki naszej determinacji, staraniom i protestom staje się ona faktem i już wkrótce będzie ciszej, bezpieczniej i mniej tłocznie na ulicy Utrata i Puławskiego. Mam nadzieję, że stanie się to już w końcówce tego roku i warto w tym miejscu przypomnieć, że umowa na podpisanie, na realizację, na wykonanie tej obwodnicy była zawarta we wrześniu 2015 roku, czyli za poprzedniej ekipy rządzącej. I proszę mi wierzyć, że w tych różnych działaniach przygotowawczych, w tych procedurach to samorząd był partnerem dla wszystkich organów, które przygotowywały inwestycje do realizacji. Nasi posłowie też oczywiście przespacerowali się ulicami naszego miasta w tak zwanym Marszu Milczenia, który wspólnie ze Społecznym Komitetem Budowy tej obwodnicy zorganizowaliśmy w naszym mieście. Czy mogli coś zrobić więcej? Oczywiście, że tak. Mogli, ale cieszę się z tego, że chociaż nam nie przeszkadzali. Podsumowując swoje dotychczasowe rządy, prezydent dziękował też przedsiębiorcom, którzy wybrali Suwałki na miejsce swojej działalności i przez ostatnie lata zainwestowali w naszym mieście 900 milionów złotych, tworząc tu około 900 miejsc pracy. Wskazał jednak też na inwestycje samorządowe. To nie tylko prywatny biznes inwestuje w Suwałkach, miasto Suwałki też jest znaczącym graczem na tym rynku inwestycyjnym. Inwestujemy przecież od już kilku ładnych lat. W ostatnich 8 latach zainwestowaliśmy z samego budżetu miasta kwotę prawie 0,5 miliarda złotych, a w tych 4 mijających latach
pozyskaliśmy z Unii Europejskiej kwotę 130 milionów złotych. Najbliższa kadencja to czas dalszego rozwoju gospodarczego, ale też intensyfikacja działań na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców. Nie możemy zmarnować tej szansy, przed którą stoi nasze miasto, bo jeżeli zmarnujemy, to nikt nigdy tej straconej szansy nam nie wybaczy. Na konwencji zaprezentowani zostali również kandydaci na radnych we wszystkich suwalskich okręgach. Na zakończenie kandydujący na trzecią kadencję prezydent Renkiewicz oraz przedstawiciele różnych środowisk w świetle fleszy podpisali deklarację otwartej koalicji na rzecz rozwoju miasta i mieszkańców.